W dzisiejszym odcinku LG OLED 55 sali BX na 2020 roku. Używam tego telewizora jako monitora do komputera 10 godzin dziennie, codziennie. No, nawet jak mnie nie ma, a głównie mnie teraz nie ma, to on sobie po prostu świeci na jakiejś tam e, stronie. Mariola czasami to tutaj sobie przegląda. I teraz, panie kolego, mamy... Jeśli by to wyglądało dla ciebie zbyt niebiesko, to uwierz mi, że nie jest tak niebiesko. Kamera ma swoje presety i ona troszkę zmienia nam tutaj kolory. Także mm, czarny, piękny, biały, nie widzę żadnych wypaleń, czerwony, piękny, nie widzę żadnych tutaj zniekształceń, wypaleń, coś takiego. Zielony, również piękny, niebieski, wspaniały. I białe, tu są, tu mamy nierówności. Możemy zobaczyć przy 70% jasności, 75%, 50% i 25%. Nie widzę żadnych tutaj nierówności. Jest wspaniale. Color Distance, oczywiście, wspaniale. Gradient, wspaniale. Ostrość, ach, idealnie nadaje się do jako monitor komputerowy. Ostrość jest bardzo dobra. Można sobie jeszcze ją powiększyć, ale tu już może. Być. Dla mnie jest i tak, niektórzy mówią, że jest strasznie ostro, a ja tak lubię. Ja lubię na, na ostro, także lecimy dalej. Kąty widzenia wspaniałe. No i oczywiście gamma. No i yy, czas. Rea czas reakcji, zobacz. Yy, response time. Nagrywam w 60 klatkach, zobacz jak to gładziutko chodzi. Wow. No rewelacja. Rewelacja. Super sprawa. Oczywiście można sobie usta ustawić na 120 Hz, w tej chwili jest 60 Hz. Gdyż nie, nie dostałem karty RTX 3080, no czekam na nią dalej. Pewnie się w tym roku nie doczekam, bo wiadomo, co się dzieje na rynku. Ale mimo wszystko, nawet w tych 60 Hz, jest tutaj, no, jest, no, jest Żyleta. No, nie wyobrażam sobie lepszego yy, telewizora jako monitor. Nie ma, nie ma. Przynajmniej nie za te pieniądze. Absolutnie nie ma nic. Dobra. Eee, panie dyrektorze, wyłączmy to sobie, eee, wrzućmy jakieś sobie eee, zdjęcia, zobacz jakie ładne, ale to się prezentuje, no Panie kolego, wow. Jesteśmy w tej chwili na Vivid, czyli na y, takim y, popping, żeby ładnie tutaj nam y, pokazywało, bo jak sobie ustawię na game, ja mam ustawione trochę ciemnie, ja, ja, ja tak jasno nie oglądam, ja mam ustawione na, na game. Okay, widzisz, jest, jest dużo ciemniej i kamera jeszcze to, to pociemnia, także to może dla Ciebie wyglądać słabo, ale uwierz mi, że w rzeczywistości wygląda fajnie. Oczywiście lens kamery nam tutaj jeszcze bardziej ściemnia ten, ten obraz. Ja akurat nie lubię strasznie jasnego obrazu, bo mi, bo, bo mi oczy bolą. Po, po prostu wejdźmy sobie w support. Ktoś tam pytał, żebym pokazał, ile ma godzin przechodzony ten telewizor. Taka opcja jest dostępna w wyższym modelu, w C lub w menu serwisowym tego modelu. Nie chcę wejść w menu serwisowe, gdyż mam wrażenie, że mógłbym tutaj naruszyć warunki gwarancji i tego, nie chciałbym ro robić, dopóki ten telewizor jest na gwarancji, muszę mi uwierzyć na słowo, że on cały czas tutaj jest włączony, jeśli, jeśli nie, nie wierzysz mi na słowo, no to jest już twój problem. Wejdźmy sobie w Picture. Aspekt Original, Energy Saving is off. Czy on ma polskie menu? Tak, oczywiście ma polskie, ja używam angielskiego, gdy we wszystkim mam po angielsku, gdyż trzeba się uczyć angielskiego i to... Też pomaga właśnie w angielskim. Wszystko sobie ustawisz na angielskim i się uczysz tym bardziej angielskiego. Szczególnie oglądasz filmy albo coś, to też fajnie sobie nawet napisy po angielsku też, też puścić i już jesteś, wiesz, do przodu. Pixel Refresh. Całe życie człowiek uczy, więc ja bym proponował też takie sobie trening zrobić. Nie, nie, nie liczyć cały czas na, wiesz, bo angielski się bardzo przyda. Pixel Refresh jest wyłączony nie, prze, przepraszam, przepraszam, on nie, on nie jest wyłączony. On jest w stand, ja go nigdy nie używałem, bo za każdym razem, gdy wyłączysz ten telewizor z pilota, przez 3-4 minuty w, w tle yy, odświeżały się te piksele. Gdybyś go wyciągnął całkowicie z gniazdka z, pro, z prądu przy kolejnym włączeniu, on Cię poprosi, byś właśnie użył Pixel Re refresh, gdyż nie zostało to yy, dokonane po wyłączeniu. Telewizora. I tak działa ta y, funkcja. Screenshift jest włączony. Y, logo Luminance Adjust jest na high, czyli na y, wysoko. Y, Proszę ci pokażę te moje ustawienia. OLED Light jest na 50, wystarczająco. Kontrast 60, jasność 68, ostrość 37. Dla niektórych jest to za, za ostro, dla mnie jest fajnie. To kwestia bardzo indywidualna. Nie. nie Możesz sobie ustawić takie ustawienia jak, jak ja mam, ale to jest kwestia indywidualna. Dla ciebie mogą być zupełnie beznadziejne, a dla mnie są e, fajne. Podobają mi się właśnie takie ustawienia. Czasami sobie jak oglądam film, coś zmienię, bo mi, lubię mieć inne ustawienia do przeglądania internetu, a inne do oglądania filmów, minimalnie inne. Czasami troszkę jaśniej, czasami troszkę ciemniej, większy kontrast, mniejszy. E, wiesz o co? Chodzi. E, Kolor raczej zostawiam na 71. Dla, dla niektórych może to być za bardzo vibrant colors. Dla mnie jest e, fajnie. Każde ustawienie jest o, o, oczywiście preferowane dla, odpowiednie, dla, o, dla, no, dla każdego dla innego użytkownika. Więc dla ciebie, tak mówię, wcześniej może to być e, lipa. E, gamma 2.4 Color White. Tu wszystko jest powyłączane, gdyż raczej e, raczej to się wyłącza. Jeśli masz go ustawionego na monitor komputerowy, Picture Options tutaj mam też to po wszystko powłączone. Black Level Low, nie wiem czego jest Black Level Low, O, a to już wiem. Bo jeśli jest na high, to on robi się taki ten czarny, robi się taki szarawy. A tu tam mam większy kontrast. No No to jest na, na low. Motion eye care to mam wyłączone, bo by ci zrobił taki żółtawy strasznie nie to nie jest ta funkcja, przepraszam to jest, już nie pamiętam do czego jest ta, 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 ta funkcja jest jeszcze jedna taka funkcja, że robi Ci właśnie żółtawy taki ekran, żeby chronić Twoje, twoje oczy, gdzieś ona gdzieś on tutaj się znajduje, ale też nie będziemy tego szukać yy, ogólnie, no chyba Ci wszystko pokazałem jeśli chodzi o te ustawienia, no przetrwał Tyle miesięcy kupiony w czarny piątek, no to cztery miesiące. Pff, nie ma takiego strachu. Kiedyś był ten strach, jak te oledy były. Yy, jeszcze niedopracowane, a technologia się zmienia, coraz nowe, nowe technologie, nowy, nowe firmy robią wszystko. Firmy, żeby tutaj nic, żeby się z nim nic nie stało. No i to chodzi. Możesz powiedzieć, że a za, za dwa lata ci się wypali, czy tam za, za trzy lata. Ci się wy, wypali. Nawet jeśli się za 3 czy 4 lata mi wy, wypali, no to yy, ceny elektroniki tak mocno spadają, że powiem Ci, że za 3 lata ten telewizor będzie nie będzie warty nawet jednej czwartej tej ceny, która jest w tej chwili. Może. Może jedną czwartą ktoś zapłaci. Jeśli smartfony w ciągu roku. Nawet gdzie w ciągu roku? W ciągu pół roku spadły o 50% konkurencyjnej firmy. Telewizory też spadają bardzo szybko z ceny. Szczególnie OLEDy, szczeg szczególnie, że z drugiej ręki OLEDa ktoś no, ciężko sprze sprzedać. Raczej ludzie nie, nie chcą. Także kupujesz taki telewizor na 3-4 lata i liczysz się z tym, że sobie kupisz później następny. Mhm. No tak. Tak to wygląda. Skończyły się już te czasy, że kupujesz telewizor na 20 lat. Znaczy, w sumie mógłbyś, będzie chodził przez, przez te 20 lat, znaczy nie wiem, czy przez 20 lat będzie chodził, ale mam wrażenie, że za kolejnych 5 lat będzie już taka technologia, mikro LED i w ogóle będą telewizory już tak zaawansowane, że, że ten aktualny pendel się zdawał jest taki jakiś przestarzały i to mocno. Mhm. Mhm. Pamiętajmy, że jest to sprzęt premium dla entuzjastów. O, Nie? A jak gadam głupoty, to napisz mi w komentarzu, że jestem głupi. No to też jest dobra in informacja dla mnie. Pozdrawiam i polecam.